siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych z zespołów. Szósty set. Witamy Was ponownie w 11 już odcinku szóstego seta. Witają Was Piotr Złoch. Filip Kryfanty. Tym razem bez Michała Kwietko-Bębnowskiego, ale bardzo dobrze się składa, że Filip jest z nami, gdyż Filip jest naszym małym ekspertem od Asseco Resowi Rzeszów. A jeżeli chodzi o drużynę Asseco Resowi Rzeszów, to w tym ostatnim tygodniu działo się bardzo, bardzo dużo. No i od właśnie spotkania Asseco Resowi Rzeszów z Oniko Warszawa rozpoczęła się 12 już kolejka tego sezonu Plus Ligi. Resowia Rzeszów, Oniko Warszawa. No i Oniko Warszawa, 3-0 z Jastrzębskim Węglem w poprzedniej kolejce, a teraz na bardzo trudnym terenie wygrywa 3-0 z Resowią Rzeszów. No i może najpierw porozmawiajmy o samym meczu, a dopiero później porozmawiamy o tym, czym ta porażka zaowocowała i co tak naprawdę, do jakich zmian doszło w drużynie z Rzeszowa. Filipie, no ty może jesteś w stanie powiedzieć coś więcej na temat gry. Ja oglądałem ten mecz i pytanie, czy ty się zgadzasz z tym, że to była aż tak katastrofalna postawa Resowi? Ja nie jestem aż tak przekonany, no ale błędów było dużo. Tak, Resowia w ostatnim czasie zagrała kilka bardzo różnych spotkań. Niestety to z Warszawą było kolejnym dosyć kiepskim wykonaniu podopiecznych trenera Serniottiego. Są takie głosy, że było to najsłabsze spotkanie Resowi w ogóle w tym sezonie. Moim zdaniem nie był to aż tak słaby mecz, jak chociażby ten z Treflem Gdańsk, ale na pewno też nie był to mecz udany, pozbawiony błędu przez Resowie. Dwa pierwsze sety tego meczu były dosyć wyrównane, ale bardzo wyraźne i wydaje mi się proste błędy rzucały się w oczy po stronie Rzeszowian. Jakieś takie niewyasekurowane piłki po blokach, niepodbite wydawałoby się łatwe piłki w obronie. Mateusz Masłowski, który wyglądał jakby nagle z dnia na dzień zapomniał, jak się przyjmuje piłki. Bardzo dziwna ta zapaść drużyny Serniottiego. Premedytacji w zagraniach zawodników z Rzeszowa bym tutaj się nie doszukiwał, ale no niektóre rozwiązania w ataku to były naprawdę no bardzo proste klepnięcia. No, wydaje się, że wprost w blok drużyny Oniko Warszawa. Zwłaszcza Olka Śliwki, rzeczywiście tak było. Momentami wyskok w górę i przebicie piłki oburącz. Dokładnie, Olek Śliwka tutaj chyba przodował w tym zestawieniu ataków, które były trochę niechlujne. No i Resowia kolejny raz w tym sezonie gdzieś pod presją trochę się nie odnajduje. No bo ten pierwszy set przecież wydaje się, że pod kontrolą Asseco Resowia Rzeszów prowadziła w pierwszym secie bardzo długo. No i przyszła już powiedzmy gdzieś tam w etapie powiedzmy 16-17 już zdobytego punktu w secie jakaś zapaść. Czy ta zapaść no to też jest coś, co chyba dość mocno charakteryzowało Resowie w tym sezonie, czy charakteryzuje cały czas. No i druga rzecz, która w moim mniemaniu charakteryzuje Resowie Rzeszów, to jest dość duża rotacja w składzie. No i tutaj znowu ta rotacja miała miejsce, bo 2-0 prowadzi Oniko Warszawa. Schodzimy na 10-minutową przerwę, a chyba jednak najlepiej grający na boisku Tibor Osart jest zdjęty przez Roberto Serniottiego. No decyzja dość zaskakująca. No i po tym zdjęciu właśnie Tibor Osarda gra Resowi w tym trzecim secie już się całkowicie rozsypała. No i pytanie, jakie są motywacje do tej decyzji akurat konkretnej trenera Roberto Serniottiego. Jaka była motywacja? On w wywiadzie próbował wskazywać, że Tibor Osart miał pewne problemy ze zdrowiem, no ale nawet jeżeli mój zawodnik ma problemy ze zdrowiem, to ja wolałbym mimo wszystko spróbować go jeszcze zatrzymać na tym boisku, niż zdejmować, co, jak już powiedziałem, zaowocowało w tym, że ta gra Resowi całkowicie się rozsypała. No właśnie, trener Resowi w tym spotkaniu wykorzystał niemalże wszystkich zawodników oprócz młodego Mikołaja Olejnika, który znalazł się w kadrze za kontuzjowanego Łukasza Perłowskiego. No i ale najbardziej zaskakująca jest, tak jak mówiłeś, ta zmiana Tibor Sarda na Elvisa Krasinca w trzecim secie. Tak jak też już wspomniałeś, trener Serniotti próbował tłumaczyć tę decyzję jakimś urazem ramienia, który miał miejsce w środku tygodnia, tym, że próbował szukać zmian, no ale mimo wszystko wydaje mi się, że ściąganie najlepszego wydawałoby się zawodnika tego spotkania i szukanie pomocy w Elvisie Krasnisie nie wydaje mi się być najsensowniejszym rozwiązaniem, aczkolwiek no na pewno czegoś trener Serniotti musiał próbować. Jak się okazało, była to jego jedna z ostatnich decyzji, jakie podjął jako szkoleniowiec Asseco Resowi. Jak się okazało, w niedzielny wieczór władze Resowi postanowiły podziękować już za współpracę Roberto Serniottiemu i powołały na stanowisko trenera obecnego w klubie w roli dyrektora sportowego Andrzeja Kowala. No właśnie, jak ty się zapatrujesz na to, Filipie? Bo ja może opowiem o swoich odczuciach jako
tylko osoby z zewnątrz. Andrzej Kowal miał trudniejsze momenty wtedy, gdy Resowie prowadził za poprzednim razem. To były właśnie mniej więcej one gdzieś tam w okolicach listopada, przytrafiały się te gorsze momenty. Nie zawsze gra chyba była na miarę oczekiwań, no bo ten poziom sportowy zawodników, ten potencjał, który był w drużynach prowadzonych przez Andrzeja Kowala, zawsze był dość duży. No ale tam jednak dość dużą cierpliwością wykazywał się właśnie prezes Resowi. On mówił, że konsekwentnie stawiamy na Andrzeja Kowala. No i on jakby tego swojego zobowiązania dotrzymał, bo Andrzeja Kowala zastąpił Roberto Serniotti dopiero po zakończeniu sezonu. No i tutaj Roberto Serniotti szansy już takiej nie dostał. To mnie trochę zaskakuje, bo gdzieś tutaj mam wrażenie, że jest to pewna niekonsekwencja ze strony włodarzy klubu rzeszowskiego. Nie wiem, czy Roberto Serniotti nie zasłużył na trochę więcej szans. No i też obiektywnie, no, jak według ciebie wygląda potencjał zespołu Asseco Resowi Rzeszów w tym sezonie? No, czy to jest potencjał na to, żeby gdzieś tam bić się w czołówce? Myślę, że potencjał zespołu na pewno jest mniejszy, a jeśli spojrzeć na poprzednie sezony, to na podobnym okresie rozgrywek Resowia notowała bardzo podobne, jeśli nie nawet identyczne bilanse, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw i liczbę przegranych. Dlatego dla mnie była to bardzo zaskakująca decyzja. Często siatkarze, jak i trener powtarzali do tej pory w wywiadach, że pierwszym takim celem jest miejsce w szóstce tabeli, co daje start w Pucharze Polski. Po tym jak Olsztyn ograł 3-2 Łuczniczkę Bydgoszcz, to na szóstym miejscu znajduje się już Olsztyn, Resowia na miejscu siódmym, ale no, do trzeciego miejsca, czyli tego bardzo wysokiego miejsca, Resowia traci raptem 3 punkty. Do końca pierwszej rundy pozostaje tylko 3 spotkania i trzeba chyba uczciwie przyznać, że są to mecze od gatunku tych raczej łatwiejszych niż trudniejszych. Resowia zmierzy się jeszcze z Będzinem, z Katowicami oraz z Espadonem Szczecin. Myślę, że w żadnym z tych spotkań Resowia nie jest skazana na porażki i te spotkania byłyby pewnie jak najbardziej w zasięgu do wygrania. Dlatego no, ja jestem mocno zaskoczony tym, że trener Serniotti stracił stanowisko. Wydaje mi się, że byłaby to decyzja trochę pochopna, jeśli chodzi tylko o wyniki sportowe. No dlatego, że no, nie pozwolono Roberto popracować do końca pierwszej rundy i no, nie doszło do pierwszej jakby weryfikacji celu. To znaczy nie wiadomo nadal, czy do tej szóstki by awansował, czy by nie awansował. To było ciągle do rozstrzygnięcia i jeśli patrzeć tylko pod kątem sportowym, to znaczy osiąganych wyników, to moim zdaniem jest to decyzja niezrozumiała. Natomiast myślę, że warto jeszcze rozważyć taką opcję, że na te wyniki mogła złożyć się też postawa zawodników względem trenera. To jest, można się zastanawiać, czy na przykład ta zmiana Rosarda nie miała jakiegoś takiego większego sensu, to znaczy czy zawodnicy byli do końca przekonani do metod szkoleniowych Roberto Serniottiego. To znaczy ja to mówię tylko oczywiście jako przypuszczenia i domysły, ale jeżeli było tak, że zawodnicy nie mieli wspólnego języka z trenerem, trener być może postępował wobec nich jakoś nieuczciwie, niesprawiedliwie, stosował jakieś niejasne kryteria, to jeżeli było tak, że zawodnikom było nie po drodze z trenerem, to moim zdaniem zarząd Resowi podjął jedyną słuszną decyzję. W takim przypadku moim zdaniem jasnym jest, że można jedynie zwolnić trenera, a nie w środku sezonu 14 zawodników. Dlatego no, rozgraniczyłbym nasze rozważania do dwóch takich opcji. To znaczy, że jeśli zespół i trener byli jednością, to moim zdaniem zarząd Resowi postąpił zbyt pochopnie zwalniając Włocha i może on się czuć rozczarowany, biorąc pod uwagę, jaki kredyt zaufania miał trener Kowal. Ale jeśli było tak, że coś w Roberto Serniottim zespołowi mogło nie pasować i zarząd ocenił, że są to jakieś uzasadnione reakcje, to decyzja była jak najbardziej słuszna. Na swoim Twitterze, na którego oczywiście zapraszamy, no zapraszamy nasze konta twitterowe, rzuciłeś Filipie artykuł, w którym Robert Krom, w zeszłym sezonie zawodnik Berlin Recycling Volleys, prowadzonych przez Roberto Serniottiego, wypowiedział się, że no, Roberto Serniotti nie był chyba najłatwiejszym człowiekiem do współpracy, dość introwertyczny, możliwe, że no, z niektórymi zawodnikami po prostu było mu nie po drodze i faktycznie, no tutaj może bawimy się w spekulacje, no ale jeżeli taka sytuacja miała miejsce już w zeszłym sezonie, gdzie no finalnie wynikami Roberto Serniotti się obronił, no tutaj pozostaje pytanie, myślę bardzo zasadne, czy taka sytuacja nie miała miejsca w Rzeszowie. No i co tam, właśnie co Krom powiedział, to ty Filipie tłumaczyłeś, więc... No właśnie, to ja może po prostu przytoczę tę wypowiedź Roberta Kroma, ona nie jest taka długa, to postaram się nie donudzić. Dziennikarz, który przeprowadzał ten wywiad, zapytał o to, czy zawsze byli tego samego zdania z trenerem. No i Robert Krom odpowiedział, jeśli chodzi o taktykę, nasze zdania nie były tak różne, różniliśmy się w kwestii, jak obchodzimy się z zawodnikami i odpowiedzialnością. Serniotti jest wprawdzie zamkniętym w sobie typem człowieka, z kolei ja jestem osobą bezpośrednią i nie ukrywam swojego zdania. Zatem nie byliśmy tak jednomyślni, jak mogłoby się wydawać ludziom. Jest on nieco nieprecyzyjny, kiedy krytykuje ludzi. Czasem może jest nawet zbyt przyjacielski. I w tym sezonie można było także zauważyć, że nie zawsze było tak dobrze. To rozwijało się przez cały rok. To jest cała wypowiedź Roberta Kroma, na której można budować jakieś tam swoje przypuszczenia. Natomiast
żeby było jasne, ja nie chcę tak jednoznacznie oceniać, że rzeczywiście między zespołem a trenerem był jakiś problem, to są jedynie przypuszczenia. No właśnie, wyścig ślimaków o miejsce w czołowej szóstce toczy się dalej. No i gdyby tak naprawdę prezesi wszystkich drużyn postąpili aż tak pochopnie jak Bartosz Górski, prezes Rysowi Rzeszów, no to tutaj w zasadzie w całej czołówce mogłoby już dojść do zmiany trenerów. Bo no oczywiście Zaksa i PGS Krabbełchatów no bronią się i sportowo, i jeżeli chodzi o wyniki do ligowej tabeli. Trefl Gdańsk, no tych tiebreaków rozgrywał kilka, no ale to jednak jest 9 zwycięstw i tylko 3 porażki. No ale Jastrzębski Węgiel miał swoje gorsze momenty, Oniko Warszawa również miało swoje gorsze momenty. Indyk Pola ZS Olsztyn z kolei, który zaczął bardzo dobrze, teraz gdzieś te punkty traci i ewidentnie ten impet olsztynian wyhamował. No można byłoby się doszukiwać drużyn, gdzie to niezadowolenie ze strony włodarzy też mogło mieć miejsce. No a jednak mnie osobiście decyzja o ponownym zatrudnieniu Andrzeja Kowala, czy może bardziej o zwolnieniu Roberto Serniotiego, bardzo, bardzo zaskoczyła. Rysowia jeszcze niczego w tym sezonie nie przegrała. Cały czas no, jest w dość sprzyjającym miejscu, jeżeli chodzi o wyniki w tabeli. Kto wie, co by się wydarzyło przez następne 3 spotkania jeszcze do końca rundy. To tyle, jeżeli chodzi o zwolnienie Roberto Serniottiego. Natomiast no, ktoś tego Roberto Serniottiego musiał zastąpić. No i zastępuje go obecny dyrektor sportowy Asseco Rysowi Rzeszów, Andrzej Kowal, trener przez ostatnie kilka lat przed Roberto Serniottim. No i pierwsza sprawa. Roberto Serniotti też układał drużynę we współpracy z dyrektorem sportowym Andrzejem Kowalem. No i pytanie, czy Andrzej Kowal po pierwsze nie powinien też mniej lub bardziej ponieść odpowiedzialności za to, że takich, a nie innych zawodników do tej drużyny Rysowi Rzeszów trafiło, że tacy, a nie inni gracze do tej drużyny Asseco Rysowi Rzeszów trafili. Zastanawiałem się w poprzednich sezonach, co by się wydarzyło, gdyby Andrzej Kowal objął drużynę, która nie ma aż tak wysokiego potencjału i aż takich możliwości kadrowych, jak Rysowia Rzeszów w poprzednich sezonach. No i w końcu się to zmaterializuje i to za dość zaskakująco, bo Andrzej Kowal kontynuuje pracę właśnie w Rzeszowie i bardzo jestem zaciekawiony, jak Andrzej Kowal sobie poradzi z tą sytuacją. Jest to sytuacja niełatwa. Sytuacja na pewno bardzo specyficzna, jeżeli dyrektor sportowy współodpowiedzialny za budowanie składu nagle przyjmuje ten zespół i musi tę swoją wizję na zespół prowadzić już od strony trenera. No właśnie, ty się zastanawiałeś, jak Andrzej Kowal poradziłby sobie z taką trochę słabszą grupą zawodników, jaką miał dotychczas, no to teraz będzie miał chyba doskonałą okazję, żeby to pokazać, natomiast ja też nie oczekiwałbym od niego identycznego wyniku w tym momencie, niż jeśli było to na starcie sezonu. Mam tutaj na myśli to, że jednak wyselekcjonowana w głównej mierze przez niego grupa zawodników trenowała jednak 4 miesiące pod okiem innego szkoleniowca, dlatego te 4 miesiące pracy nie jest bez znaczenia i pewnie niektóre jakieś pomysły, rozwiązania, które założył sobie Andrzej Kowal, mogły zostać inaczej poprowadzone przez trenera Serniottiego, dlatego te 4 miesiące tak trochę pozwolą spojrzeć z mniejszymi oczekiwaniami na to, jaki wynik osiągnie z tą, powiedzmy, swoją grupą zawodników trener Kowal. Z punktu widzenia zarządu decyzja moim zdaniem bardzo logiczna i jakby od razu sama się narzucająca, to znaczy mamy w klubie zatrudnionego na kontrakcie trenera, który bądź co bądź potrafi osiągać dobre wyniki, więc naturalnym jest to, że przejmie on stery po Roberto Serniottim, zwłaszcza w tak chyba dosyć awaryjnej sytuacji, no bo jednak zwolnienie Serniottiego nastąpiło chyba bardzo nagle i nie było to tak, że Rosowia przegrywała z rzędu nie wiadomo ile spotkań. Natomiast inną kwestią jest to, że chyba Andrzej Kowal jest bodaj najbardziej kontrowersyjną postacią w rzeszowskiej siatkówce. Wielu kibiców jest do niego zrażonych. No właśnie, jakbym miał to przyrównywać, to może przyrównywałbym to do nieco przypudrowanej partii Prawo i Sprawiedliwość w wyborach. Gdzieś może schowany był tam Jarosław Kaczyński. No i niewykluczone, że on tę rolę premiera faktycznie obejmie, oczywiście. No, ja lubię takie alegorie, no one są bardzo przerysowane, no ale tutaj podobnie. No, Andrzej Kowal, który, to jak wspominałeś, no on wywołuje skrajne reakcje w środowisku pozarzeszowskim, co dopiero mogę się tylko domyślać, jak to wygląda. No to też powiedzmy sobie szczerze, bardzo siatkarsko wyrobionym środowisku rzeszowskim, gdzie oczekiwania względem drużyny są bardzo duże. No i teraz ja myślę, że te cały temat Andrzeja Kowala można zamknąć tym, że ma teraz czas na to, żeby udowodnić wszystkim i tym, którzy już wcześniej byli do niego zrażeni i tym, którzy są może zaskoczeni teraz decyzją, którą podjęli włodarze rzeszowscy, ma teraz czas na to, żeby udowodnić, że jest trenerem po prostu lepszym od Roberto Serniottiego, a na pewno ma szansę udowodnić, że jest trenerem lepszym dla tej konkretnej grupy zawodników, no, którą przecież też dobierał i w której stworzeniu maczał palce. Tak, może no, nie będę oczekiwał trenera Kowala, że nagle zdobędzie Mistrzostwo Polski, ale podstawowym celem, myślę, jaki powinien sobie postawić, to na pewno
poprawienie sytuacji zespołu. Bartosz Górski ogłosił już również, że w sztabie Resowi zajdzie tylko jedna zmiana. Na ten moment dokooptowany został oprócz Andrzeja Kowala za Roberto Serniatiego Marcin Ogonowski, więc teraz jest dwóch asystentów w sztabie Maseko Resowi. Najbliższa okazja na obejrzenie występu Rzeszowian już w czwartek w Rowaniemi, także transmisja na Aleoli będziemy się z ciekawością przypatrywać. No właśnie, mecz w Rowaniemi, Mikołajki, mam nadzieję, że kibice Resowi Rzeszów otrzymają taki lekko spóźniony prezent 7 grudnia na Mikołajki. A ten mecz Resowi w Rowaniemi to oczywiście w ramach Pucharu C, bo oprócz tego w tym tygodniu odbędzie się pierwsza kolejka Ligi Mistrzów. Nasze polskie zespoły wszystkie w komplecie zagrają mecze w środę o godzinie 17:00 z Zaksa Kędzierzyn-Koźle w Izmirze. W zespole Zarkasu najważniejsze nazwiska to chyba Christian Fromm, Nikola Jowowicz i Michael Sanchez-Bożulew. A z kolei jeśli chodzi o spotkanie w bełchatowskiej hali Energia, tam przyjedzie zespół Chamont, aktualny mistrz Francji z Stepanem Boye na czele. Myślę, że to będzie bardzo ważny mecz z Kry w kontekście późniejszej rywalizacji z zespołami rosyjskimi. Myślę, że bardzo ważną kwestią będzie tutaj komplet punktów zdobyty z Francuzami, ponieważ no, biorąc pod uwagę klasę przyszłych rywali, po prostu nie należy wykluczać, że Skrada imie trzecie miejsce w grupie i będzie się liczyć w klasyfikacji tych zespołów z trzeciego miejsca w kontekście awansu do playoff. A o godzinie 20:30 Jastrzębski Węgiel podejmie Berlin Recycling Volleys. Dla Jastrzębia będzie to spotkanie na pewno dosyć sentymentalne ze względu na trenera Marka Lebediu, a także i trenera Berlińczyków, czyli Luka Reynoldsa, to jest były członek sztabu Jastrzębskiego Węgla. Z innych takich ciekawostek to Salvador Hidalgo Oliva przecież kiedyś grał w Berlinie, no ale patrząc już tylko pod kątem sportowym, to myślę, że Jastrzębski Węgiel jest faworytem tego spotkania, biorąc pod uwagę, że chyba ich dyspozycja ostatnio rośnie, natomiast dużo problemów ma zespół z Berlina. Do tej pory zespół zaliczył w lidze 4 wygrane i 2 porażki, natomiast dużą sensacją było chyba odpadnięcie w ćwierćfinale Pucharu Niemiec z TSV Hersching, to jest zespół, który oni w zeszłym sezonie bez problemu dwukrotnie ograli. Kaweh Niroman, czyli szef berlińskiego zespołu, wypowiedział się niedawno problemach tej drużyny. Po pierwsze wskazał na przyjęcie, to znaczy, że bardzo ważnym elementem w ich grze jest przyjęcie, od tego wszystko zaczyna. Jeżeli nie ma tego elementu dobrze funkcjonującego, to pojawiały się dalsze negatywne konsekwencje tego. Oprócz tego on wprost dosyć mówi w mediach niemieckich, że niezadowolony jest z transferów, zwłaszcza z Australijczyka Adama White'a. Oprócz tego z niewiadomych przyczyn boisko w meczu z TSV Hersching opuścił Robert Krom. Później tłumaczył w wywiadzie, że nie rozumie tej decyzji, więc chyba tam też nie za bardzo ciekawa atmosfera jest pomiędzy zawodnikami a trenerem zespołu z Berlina. Ogólnie chyba dosyć negatywnie należy ocenić to, że trener nie zgadza się z szefem swojego klubu, że szef otwarcie krytykuje transfery. Moim zdaniem nie jest tam tak dobrze, jak było jeszcze za czasów chociażby Roberto Serniottiego. A oprócz tego jeszcze Robert Krom dodaje, że chyba nowo przybyli zawodnicy nie za bardzo radzą sobie z presją i z tymi licznymi trybunami, także no spore problemy zespołu berlińskiego. Sytuacja wśród rywali naszych drużyn w Lidze Mistrzów różna, ale sam przegląd wojsk w przypadku Zaksy, Skry Bełchatów i Jastrzębskiego Węgla, który miał miejsce w sobotę, chyba wypadł naprawdę nieźle, a też mówimy o tym przeglądzie wojsk, dlatego że chyba w optymalnych zestawieniach już wszystkie trzy drużyny reprezentujące Polskę w Lidze Mistrzów wystąpiły. Jastrzębski Węgiel pokonał GKS Katowice 3-1, no i tutaj Salvador Hidalgo Oliva, to był dokładnie ten sam Salvador Hidalgo Oliva, co w poprzednim sezonie, to na pewno bardzo może pozytywnie nastrajać kibiców Jastrzębia przed spotkaniem w Lidze Mistrzów. W przypadku PGS Skry Bełchatów, no tutaj chyba najkluczową informacją jest to, że Mariusz Wlazły wrócił na boisko. No i wrócił na boisko i poszedł na zagrywkę i od razu zaserwował asa. No a jeżeli u Mariusza funkcjonuje zagrywka, no to zazwyczaj jest to dość dobry znak i myślę, że może wskazywać, że pomimo tej kontuzji i problemów z żebrami, Mariusz Wlazły jest w stanie grać na naprawdę wysokim poziomie. No a w tym meczu z Szomą na pewno bardzo, bardzo się przyda, bo postawa akurat Szymona Romacia była różna. Ona nie była aż taka zła. Nie wszystkie jego spotkania można byłoby wyrzucić do śmietnika. Na pewno były spotkania, w których występował co najmniej przyzwoicie, no ale jednak co Mariusz Wlazły, to Mariusz Wlazły. No i Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-0 z Dafispołem Kielce. No i Zaksa, trochę zaskakujące jest to, że Andrea Gardini nie rotuje, no bo on wystąpił w tym meczu właśnie tą galową siódemką, czyli był i Rafał Buszek, i Sam Dero na ataku, Maurice Torres na środku, Bieniek i Wiśniewski i na libero właśnie Paweł Zatorski. No i zdemolowana drużyna z Kielc, Tomisław Dokicz. W zeszłym odcinku zastanawialiśmy się, na ile będzie w stanie Kielczanom pomóc. No on był w stanie pomóc na poziomie meczu z BBTS-em Bielsko-Biała, no ale na poziomie wyjazdowego spotkania w Kędzierzynie-Koźlu już Dafispołem Kielce po prostu nie był w stanie pomóc. Więc patrząc z perspektywy interesów ligowych, to chyba te wszystkie trzy zwycięstwa powinny cieszyć. Espadon Szczecin urwał seta PGS Skrzebełchatów,
więc ja widziałem nawet na pewnej stronie z zakładami bukmacherskimi taki zakład w pewnym momencie, czy PGS Krabbeł-Chatów nie straci do końca rundy zasadniczej bądź do końca sezonu seta. No jest Padon Szczecin bardzo szybko przerwał te spekulacje. No i za to należą im się gratulacje, bo tak jak wspominał na swoim Twitterze Michał Mieszko-Gogol, z Padon Szczecin był w stanie nawiązywać rywalizację za linii 9 metra, czyli na zagrywce właśnie z PGS Krabbeł-Chatów, no ale zabrakło argumentów chyba w innym miejscu. Myślę, że w tych spotkaniach dwóch ostatnich Jastrzębskiego Węgla z Cerat Czarnymi Radom oraz GKS-em Katowice widać zwyżkę formy Jastrzębian. Ty wspomniałeś o Salwadorze Hidalgo Oliwie, natomiast mi rzuciła się w oczy też znaczna zwyżka formy Lukasa Kampy, co mnie bardzo cieszy, bo to bardzo ważna postać tego zespołu. Mi się wydaje, że trochę jeszcze niepewności widać w grze Macieja Muzaja, chociaż on zanotował całkiem niezłe liczby w ataku, ale ogólnie patrzę na zespół z Jastrzębia, to widać zwyżkę formy. No ale przejdźmy może trochę do rotacji w zespole i sytuacji kadrowych, to znaczy w Jastrzębskim Węglu było w ostatnim czasie sporo zmian, po części podyktowanych kontuzjami, po części jakimiś słabszymi meczami, chociażby Maćka Muzaja. W Skrzebełchatów Roberto Piatca właściwie od początku rotuje składem, próbując różnych środkowych, próbując różnych przyjmujących, różnych libero. Właściwie tam chyba tylko Grzegorz Łomacz gra tak mniej więcej od początku do końca. Ostatni wypadł Mariusz Wlazły, zastąpił go Szymon Romacz, więc tam tych zmian jest sporo, natomiast no, zdecydowanie najmniej rotacji jest w Zachrze Kędzierzyn-Koźle. W tym spotkaniu ostatnim z Kielcami sam Dero został zmieniony dopiero na kilka ostatnich piłek przez Rafała Szymura. Oprócz tego tam regularnie niemal od początku do końca grają Morris Torres i Bento Nutti. No ale rozpoczął się grudzień, to miesiąc dla Zachsy Kędzierzyn-Koźle z Krabbeł-Chatów bardzo ciężki, jeśli chodzi o nasilenie spotkań. Nieco łatwiej mają siatkarze z Jastrzębskiego Węgla, którzy przecież nie grają w klubowych mistrzostwach świata. No ale jeśli chodzi o Skrę i Zachsę, te kluby, biorąc pod uwagę Ligę Mistrzów, Ligę i klubowe mistrzostwa świata, rozegrają od 8 do 10 spotkań łącznie. To jest no ogromna, jak na jeden miesiąc. A to, czy będzie to spotkań 8 czy 10, zależy tylko i wyłącznie od tego, czy uzyskają oni awans w grupie klubowych mistrzostw świata. No właśnie, Andrea Gardini w zeszłym sezonie bardzo niechętnie rotował jeszcze jako trener Indykpolu AZS-u Olsztyn. No i trzyma się tego podejścia do zarządzania swoimi zawodnikami. Ale tutaj myślę, że akurat jeżeli chodzi o mecz z Kielcami, no to sety wygrane do 14-14 i zdaje się, że 3-18, no to ani czas trwania tego meczu, ani intensywność chyba nie były. Pół żartem można się spodziewać, czy trudniejszy dla Zachsy bywa no nie jeden trening, czy spotkanie z Kielcami. No właśnie, bo pytanie, czy druga szóstka Zachsy nie stawia się na treningach mocniej pierwszej szóstce Zachsy niż Kielczanie. Więc akurat no tutaj doszukiwałbym się akurat w tym konkretnie meczu, aż jakiejś takiej, nie wiem, topy, czy jakiegoś, nie wiem, złej decyzji Andrei Gardiniego. Znaczy może nie w kontekście jednego meczu, ale na dystansie kilku spotkań jednak chyba widać wyraźnie, że on bardzo mało rotuje składem. No bardzo, wiesz, bardzo mało rotuje składem i tak, i nie, bo... Znaczy może nie tyle składem, bo jednak na środku tych zmian jest całkiem sporo, bo i tak, pograł na sporo środku, na przyjęciu też i Kamil Semeniuk, i Rafał Szymura swoje tak, szanse Tak, wypadł dostawali. Rafał Buszek, więc trochę pograli Semeniuk z Szymurą, rzeczywiście, no ale ta trójka Torres, Zatorski, trójka właściwie nawet czwórka, bo jeszcze Paweł Zatorski, czyli Torres, Zatorski, Dero i Toniutti, no jednak grają prawie non-stop. Grają non-stop, ale spójrzmy na tabelę ligi. Zaksa w 12 spotkaniach straciła ile? 2 punkty? Z Olsztynem. Z Olsztynem i ze Szczecinem, więc tabela broni na pewno Andrei Gardiniego, broni jego podejścia do składu. Pytanie właśnie, czy tabela nie daje do zrozumienia, że może powinien dać odpocząć zawodnikom, skoro mają tyle przewagi, a tak naprawdę liczy się miejsce w pierwszej szóstce. No, no właśnie, temat tego, jak poszczególni trenerzy podchodzą do zarządzania swoją drużyną i doboru zawodników do gry w poszczególnych meczach, no to też jest temat bardzo ciekawy. No, nawet patrząc na MKS Będzin, w poprzedniej kolejce rozegranej w weekend, mecz z Zawierciem, no i nie ma Rafaela Raużo w wyjściowej szóstce, nie ma Marcina Walińskiego, a i tak po 3-1. Resowia Rzeszów również rotowała. W GKS-ie Katowice też zmiany. W meczu z Jastrzębskim Węglem w podstawowym składzie nie wyszedł Marcin Komenda. Zastąpił go Fijałek, a z kolei Serhija Kapelusa zastąpił Rafał Sobański, więc trenerzy próbują szukać. Ja przyznam szczerze, że mi jest trochę bliżej jednak do tej szkoły włoskiej, czyli jeżeli zawodnik czuje się dobrze, jeżeli jest w stanie wytrzymywać fizycznie trudy sezonu, to myślę, że powinien grać. No i pod tym kątem Andrea Gardiniego rozumiem, no ale teraz przyjdzie taki moment, w którym no już trudno jest mi uwierzyć, że grając co 3 dni, spędzając bardzo dużo czasu w autobusie bądź w samolotach, w Kędzierzynie-Koźlu Andrea Gardini nie będzie rotował składem. Myślę, że ten czas w końcu nadejdzie. Jak do tej pory
wychodzi mu to doskonale i znając życie, dyskusje zaczną się ponownie i rozgorzeją dyskusje na temat rotacji w składzie w momencie, gdy Andrea Gardini przegra swój pierwszy mecz i wtedy usłyszymy na pewno, że no a mógł dać wolne Samowi Dero. No a może to nie będzie właśnie problemem to, że sam Dero jest zmęczony czy nie, tylko może przegra dlatego, że na przykład, nie wiem, ci zawodnicy, którymi rotował, zagrają na przykład bardzo słaby mecz. No, możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Porażka to jedna z możliwych przyczyn do takiej dyskusji, natomiast coś, czego bardzo bym nie życzył, to jakaś kontuzja zawodnika Zachsy. No wiadomo, od jak dawna eksploatowany na wysokim poziomie jest sam Deron. Tyle o drużynach, które będą reprezentować nas w europejskich pucharach. Przegląd kadr udany. W innym sobotnim spotkaniu Trefl Gdańsk mierzył się z BBTS-em Bielsko-Biała i tak chwalone przez nas Bielsko. No tym razem no, nie było w stanie nawiązać rywalizacji z Treflem Gdańsk, szczególnie, że imponującą skuteczność i efektywność ataku gdańszczanie mieli, w szczególności w dwóch pierwszych setach. No i o tym, na jakim poziomie grali w ofensywie, chyba najlepiej świadczy fakt, że Damian Schulz skończył 16 z 20 ataków. No, rezultat niespotykany. Dołożył do tego 4 bloki, 3 asy. No, kolejny doskonały mecz i w zeszłym odcinku zastanawialiśmy się zresztą nad tym, czy Damian Schulz powinien dostać szansę w kadrze. No i to jest oczywiście tylko mecz z Bielskiem, ale to są aż tak dobre cyfry Damiana Schulza. Kolejny kamyczek do ogródka i dyskusji na temat tego, czy Damian powinien dostać szansę w kadrze. I o ile Trefl Gdańsk dość mocno przyspieszył w ostatnich kilku spotkaniach na fali wznoszącej na pewno Niko Warszawa, na pewno dobrze spisuje się Jastrzębski Węgiel, tak, Indyk Polazetes Olsztyn, kolejna strata punktów i to chyba dość niespodziewana w meczu z Łuczniczką Bydgoszcz. 3-2 we własnej hali, którą tu i ówdzie ogłaszano twierdzą. No, można Indyk Polazetes Olsztyn w tej twierdzy ukąsić. Kolejny słaby występ, nie bójmy się tego powiedzieć, Tomasa Russo. Nie wiem, kto jest większym zawodem jak do tej pory w rozgrywkach plus ligi, czy jest to Niko Georgiew z Oniko Warszawa, czy właśnie Tom Russo. No ale nie daje Tom Russo tyle, ile od niego oczekiwano. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie, Filipie, kto tutaj zawodzi względem również oczekiwań, tak? No bo to o Niko Georgiewie mówiło się, że no miał tę ligę zjeść, a Tom Russo miał być gdzieś tam w dalszym szeregu. Na dzień dzisiejszy moje odczucia są takie, że zdecydowanie większym zawodem dla mnie jest Nikola Georgiew, po którym się spodziewałem znacznie więcej po tym, co widziałem w jego spotkaniach z czasów, gdy jeszcze w Warszawie nie grał, to znaczy mam to na myśli ligę francuską, reprezentację, ligę turecką. Do tej pory on swoim poziomem gry nie zbliżył się do tego, co ja widziałem kiedyś. Obserwując go na podpromy, tylko utwierdziłem się w tym przekonaniu, że to nie jest ten sam zawodnik. Nie wiem, co dzieje się z Macedończykiem, czy może chodzi o jakieś problemy z jakimiś lekkimi kontuzjami, czy może z jakimś przygotowaniem fizycznym, ale zdecydowanie jest to dla mnie większe rozczarowanie niż Tomas Russo. Zwłaszcza, że ja akurat o Tomasie mam takie zdanie, że to jest taki dość nieszablonowy zawodnik, ale przez to, że jest nieszablonowy, to też jest spore ryzyko, że nagle mu na kilka akcji coś przestanie wychodzić. To jest taki trochę podobny chyba zawodnik do Olka Śliwki, który bazuje na sprycie, bazuje na technice, ale gdy zabraknie mu trochę szczęścia, to jednak dosyć, mówiąc kolokwialnie, kładzie grę swojego zespołu, czy też nie notuje najlepszych liczb w ataku. No, co innego, jeśli zawodnik bazuje na sile i zasięgu, wtedy po prostu wystarczy wyskoczyć i uderzyć, ale gdy trzeba poszukać bloku, trochę pokombinować, no to bywały takie mecze, że to nie wychodzi, no i właśnie po Tomasie Russo widać kilka takich spotkań. Spisuje się różnie i dla mnie nie jest to zaskoczenie. Finalnie AZS Olsztyn wygrywa 3-2 z Łuczniczką Bydgoszcz, tak jak wspominałem. 2 punkty do ligowej tabeli. No i jeżeli chodzi o sytuację w walce o czołową szóstkę, to mamy Trefl Gdańsk, Jastrzębski Węgiel z 23 punktami. Oniko Warszawa, Indyk Polazetes Olsztyn, te drużyny zmierzą się w kolejnej kolejce ze sobą i mają po 22 punkty. No i na 7 miejscu Asseco Resowia Rzeszów, no i na ten moment to właśnie Resowia jest poza szóstką. W dalszej kolejności Espadon Szczecin 19 punktów, GKS Katowice 17 punktów, Kuprum Lubin, też starcie z sąsiadem w ligowej tabeli, mecz niedzielny, rozegrany z Teradem Czarnymi Radą, bez Łukasza Kaczmarka, znowu taka dość zaskakująca sytuacja, która też na pewno zabolała tych, którzy mieli Łukasza w składzie w Wygraj Polską Ligę Siatkówki. Tym razem Łukasz Kaczmarek chory na anginę i dzielnie próbował zastępować go Adrian Patucha w roli atakującego. No i Kuprum Lubin 2 sety z Radomiem zdobywa, no na trzeciego już sił i umiejętności być może nie wystarczyło. Czarni Radom gdzieś tam próbują gonić czołówkę,
to już jest aż 7 punktów do tej czołowej szóstki, a terminarz Czarnych Radom też dość trudny, bo przed nimi między innymi mecz z Treplem Gdańsk. Sytuacja w górnej tabeli jest jeszcze bardzo wyrównana, ale spory odwrót notują zespoły, które aktualnie w tej pierwszej, powiedzmy, siódemce się nie znajdują. GKS Katowice ma 4 porażki z rzędu, Kuprum 5, Bydgoszcz 4, Będzin 3, Kielce 4. Czarne serie, można powiedzieć, tych zespołów. I kto wie, czy niedługo nie będziemy mieli kolejnej zmiany trenera. Już dziennie, gdzie można przeczytać, że na stanowisku trenera Dafy z Połem Kielce być może bardzo niedługo pojawi się Mariusz Sordyl za Wojciecha Serafina, ale to co tylko plotki, nie są to żadne potwierdzone informacje, po prostu możemy się tutaj zastanawiać i gdybać, jak to będzie. Czyli już kolejny z kandydatów na trenera reprezentacji Polski miałby swoją posadę w klubie. Tak Krawiec kraje, jak materiał staje i no i w przypadku Kielczan ten materiał no chyba nie jest najwyższej jakości. Ciekaw jestem, co Mariusz Sordyl byłby w stanie zrobić, czy byłby w stanie pociągnąć Kielce w górę na tyle, żeby zapewnili sobie utrzymanie. A poza tym uważam, że no Mariusz Sordyl też jest postacią bardzo nietuzinkową i ja akurat jego warsztat trenerski i umiejętności cenię. Myślę, że on nigdy nie dostał do końca szansy w drużynie stopu. Nie dostał, dostał. W trakcie sezonu przejął Mlek Pola ZS Olsztyn, gdy ten walczył o medale. No ale jeżeli chodzi o drużynę zbudowaną przez siebie, to on tej szansy jeszcze nie dostał. No i teraz też trochę ryzykowałby obejmując posadę trenera Dafy z Połem Kielce, gdyż spadek z Plus Ligi to nie jest coś, co trenerzy chcieliby mieć w swoim CV. Pytanie, czy to nie będzie pozycjonowało Mariusza Sordyla gdzieś tam na dole? No jeżeli objąłby faktycznie Kielczan, to moim zdaniem byłoby to bardzo, bardzo duże ryzyko z jego strony. No na pewno spore ryzyko ze strony Mariusza Sordyla, natomiast spory skok w tabeli zaliczył Aluron Wirtu Warta Zawiercie, już trzecie kolejne zwycięstwo podobieżnych za niego i wygląda na to, że rację miał trener Roberto Santilli, który kiedyś wspomniał o tym, że ich ówczesne niskie miejsce w tabeli było niewspółmierne do możliwości tego zespołu i obecnie Warta znajduje się na 12 miejscu w tabeli, przed nimi starszy ze spadonym Szczecin. Myślę, że bardzo ciekawie zapowiada się to spotkanie. Ciekawie w walce o czołową szóstkę, równie ciekawie w walce o utrzymanie. Są drużyny, które na ten moment już chyba gdzieś wyznaczają taką barierę pomiędzy właśnie drużynami walczącymi o szóstkę, a tymi, które będą walczyły o utrzymanie i to chyba jest właśnie Kuprum Lubin i Czarni Radom, ale każda kolejna kolejka może przynieść zmiany w ligowej tabeli. No i ta kolejka 13, jak zawsze zresztą, z meczami, które na pewno mogą podgrzać siatkarskie jeźdźców. Pierwszy mecz już mamy za sobą, Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-0 pokonała BBTS Bielsko-Biała, ale to był mecz rozegrany blisko miesiąc temu, a kolejkę w tym prawidłowym terminie rozpocznie mecz telewizyjny Łuczniczka Bydgoszcz kontra Kuprum Lubin. Biorąc pod uwagę, że Łuczniczka Bydgoszcz wywiozła punkt z Olsztyna, a Kuprum Lubin, no nie wiadomo, czy z Łukaszem Kaczmarkiem, bez Łukasza Kaczmarka, ale na pewno ze swoimi problemami na lewym ataku, myślę, że tutaj możemy się spodziewać dłuższego pojedynku. No i ja tutaj akurat stawiam na Łuczniczkę Bydgoszcz. Szczególnie, że wiatr w żagle złapał młody atakujący Bartosz Filipiak. I to będzie jedyne spotkanie rozegrane w piątek 8 grudnia. 9 grudnia w sobotę tylko jedno spotkanie. PGS Krabbeł-Chatów kontra Dafy z Połem Kielce. Tutaj myślę, że właśnie Roberto Piazza, jak nawiązywaliśmy do tej rotacji, no to Andrea Gardini rotować nie lubi, ale Roberto Piazza wręcz za tym przepada. Myślę, że tutaj zobaczymy na boisku być może Niko Pęczewa, może kogoś z rezerwowych środkowych, no bo też rywal taki, że szanse mogą dostać inni zawodnicy. 3 spotkania w niedzielę 10 grudnia, 2 telewizyjne, 14:45 Cerrad Czarni Radom kontra Trefl Gdańsk. Niełatwy teren, złoty sufit hali w Radomiu. No i pytanie, jak z tym złotym sufitem poradzą sobie zawodnicy złoto-czarnych, czyli Trefla Gdańsk. Drugi mecz telewizyjny o godzinie 20:00, MKS Będzin kontra Jastrzębski Węgiel. No i MKS Będzin, żeby trochę uspokoić nastroje wśród kibiców i władz klubu, MKS Będzin mógłby pokusić się tutaj o urwanie Jastrzębskiemu Węglowi punktów. Szczególnie, no, że Jastrzębski Węgiel może być nieco zmęczony po spotkaniu Ligi Mistrzów. Pomiędzy tymi dwoma spotkaniami o godzinie 17:00 Espadon Szczecin, Aluron Wirtu Warta Zawiercie. No i tutaj też myślę, że bardzo ciekawy mecz, bo Zawiercie na fali wznoszącej, Espadon Szczecin trzyma w miarę równą formę. No i myślę, że to może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawy pojedynek. A Zawiercianie pokazywali już, że na wyjazdach są w stanie grać i zdobywać punkty. Dwa najciekawiej zapowiadające się spotkania, czyli Oniko Warszawa podejmie w warszawskim Torwarze Indyk Pol AZS Olsztyn i ten mecz we wtorek 12 grudnia. No a dzień później, 13 grudnia, GKS Katowice z Asseco Resowią Rzeszów. Siatkarska Barburka, chyba pod takim szyldem
Katowiczanie próbują reklamować ten mecz. No i pytanie, czy GKS Katowice na tę siatkarską barburkę sprawi swoim kibicom dobry prezent, jakim bez wątpienia byłoby zdobycie punktów z, no chyba jednak faworyzowaną, ale już prowadzoną przez Andrzeja Kowala Resowią Rzeszów, gdzie być może już zobaczymy pierwsze zmiany w grze i nastawieniu zawodników. W kolejnym tygodniu siatkarskie emocje związane z meczami ligowymi, meczami pucharowymi. Wielkimi krokami zbliżają się też klubowe Mistrzostwa Świata, przed którymi będziemy chcieli nagrać dla Was specjalny odcinek szóstego seta, w którym opowiemy co nieco o tym, czego spodziewać się przed tym turniejem, a także na kogo zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o te drużyny mniej znane, no bo polskie drużyny bez wątpienia są Wam bardzo dobrze znane, nasi drodzy słuchacze, ale jeżeli chodzi o te zagraniczne, to tutaj mam nadzieję, że będziemy w stanie opowiedzieć Wam nieco więcej. No i na tym zakończymy 11 już odcinek podcastu Szósty Set. Tym razem w dwuosobowym gronie. Znowu krótszy format, znowu próba poruszenia tego, co było najważniejsze. Jeżeli Wam się podobało, zgadzacie się bądź nie zgadzacie się z nami i z naszymi opiniami, dajcie temu wyraz w komentarzach. Cieszymy się, że jesteście z nami i dziękujemy za uwagę. Piotr Złoch i Filip Korfanty.